Witam serdecznie w drugim odcinku z historii kina. Dzisiaj przedstawię filmy z 2018 roku, które cieszyły się najwyższą frekwencją wśród widzów kina Jedność. Prawie równocześnie weszły na ekrany polskich kin filmy o Dewizjonie 303. Polski pod tytułem Dewizjon 303 – historia prawdziwa, inspirowana bestsellerem Arkadiego Fiedlera o tym samym tytule i angielski 303 – Bitwa o Anglię. Oba te filmy cieszyły się wysoką popularnością wśród widzów kina Jedność. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii tworzą elitarną jednostkę Dewizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili. Squadron 303! Yeah! Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci zaciekle atakują alianckie samoloty RAF-u. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold Łokuciewski, pseudonim Tolo. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów. To wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi. Kobiety mafii. Kolejny film Patryka Wegi. Film pokazuje od środka grupę mokotowską, jedną z największych organizacji przestępczych w Polsce. I co ciekawe, pokazuje ją z perspektywy kobiet. Izabella Konarska, pseudonim Bella, jest policjantką. Po jednej z akcji zostaje wyrzucona z policji. Moment ten wykorzystuje szef ABW, Adam, który składa kobiecie propozycję nie do odrzucenia. Dziewczyna dostaje zadanie, którym jest namierzenie i rozpracowanie szajki mokotowskiej handlującej narkotykami na terenie Warszawy. Bella, aby zakończyć misję z sukcesem, musi wkupić się w łaski gangsterów. Cienia, Żywego, Milimetra, Siekiery oraz bossa grupy Padrina. Planeta Singli 2. Był to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2018 roku. Kontynuacja hitu, w którym zakochały się miliony widzów. Jak widać, również widzów kina Jedność. Związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On, showman, celebryta, wcale nie ma zamiaru się ustabilizować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander. Zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli. Przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki. Cudowny chłopak. Zebrał wiele prestiżowych nominacji, m.in. do Oscarów, do nagrody BAFTA w kategorii charakteryzacja. Jest to opowieść wzruszająca, jednocześnie przezabawna,
opowiadająca o walce dziecka z przeciwnościami losu. Dla 10-letniego Ogiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż zwykły dzień w szkole. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5. klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz dziwadłem. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Ogim coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest i jedna pomocna dłoń, by obudzić w Ogim siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym. Myślałeś kiedyś o operacji plastycznej? Gościu, to jest po operacji plastycznej. Na taki wygląd trzeba zapracować. Kolejne dwa filmy to polskie produkcje. Dokładnie polskie komedie romantyczne. Pierwszy z nich to Narzeczony na niby, drugi Podatek od miłości. To opowieść o związkowych perypetiach, które pokocha każdy, kto choć raz zakochał się w niewłaściwej osobie. Idealne życie, o którym marzymy, rzadko kiedy tak naprawdę jest idealne, a ci, którym oddajemy nasze serca, niestety potrafią je z łatwością łamać. Gdy któregoś dnia życie Karyny zamieni się w pasmo nieszczęść, postanowi ona wziąć sprawy w swoje ręce i podkoloryzuje rzeczywistość. Niestety, uruchomiony festiwal małych i dużych kłamstw wymknie się jej spod kontroli, doprowadzając do wielu przezabawnych sytuacji. W konsekwencji wszyscy bohaterowie filmu będą musieli zrobić porządek zarówno w swoim życiu, jak i w swoich sercach. Kim tak naprawdę jest Marian? Facetem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego usług korzysta połowa kobiet w stolicy? Coachem o kontrowersyjnych metodach, a może po prostu sprytnym oszustem uwodzącym płeć przeciwną? Oto zagadka, z którą będzie musiała zmierzyć się ambitna inspektor podatkowa Klara. Czy nieustępliwa urzędniczka zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w miłosne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę? Jeśli ktoś z Państwa nie widział jeszcze tych filmów, to gorąco polecam oglądnąć filmy o Dywizjonie i porównać, który według Państwa jest ciekawszy. Ja gorąco polecam film Cudowny Chłopak. Idealnie nadaje się na seans familijny. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Zapraszam za tydzień.